dobry. Witam Was w tę piękną, słoneczną sobotę. My wracamy do domu, do Polski. No i jesteśmy na pierwszym przystanku. Będziemy wchodzić na zamek Chojnik. O tam, o tutaj, o mniej więcej na górę. No, wybraliśmy czarną trasę, która jest podobno trudniejsza, ale też ma ładniejsze widoki. Zobaczymy, jak moje dziewczyny dadzą radę, bo mimo zapowiedzi nie dostosowały obuwia. No nic, idziemy. Na razie dziewczyny dają radę, chociaż przy skałkach trochę marudziły. Ta skała za mną nazywa się Skalny Grzyb przez swój kształt. No i jesteśmy na górze. Lekko się spociliśmy. No, dawno nie chodziłem po górach. Kryształ w miejscu serca Kunegundy robił się coraz ciemniejszy. Właśnie odkryliśmy na zamku Chojnik dwa smoki.
idziemy do podziemi. To są straszne lochy. Dzieci się chyba boją. Ta muzyczka tutaj na dziedzińcu daje fajny klimat. Jak z Heroesów. Jak to było ze zdobyciem tego zamku? No nigdy nie został zdobyty. A to dlaczego jest taki zniszczony? 31 sierpnia 1675 roku strzelił piorun, wywołał ogromny pożar. Cały zamek uległ zniszczeniu i nigdy nie został odbudowany. Szkoda. A według legendy to duch gór strzelił tym piorunem. A co stało się z księżniczką? Spadła z wieży z współczucia. A co z jej sercem się stało? No co? Roztrzaskało się. No. I można je znaleźć, jego odłamki, tak? No. W pobliskich jaskiniach. Jak? No, już zeszliśmy na górze, faktycznie jest ostro z tymi latającymi mrówkami. No, schodzimy już na dół, pa zameczku. No, zejście jest zdecydowanie przyjemniejsze, prawda? Tą drogą na pewno. No, dotarliśmy do drugiego z naszych zaplanowanych przystanków, do tak zwanych kolorowych jeziorek, więc idziemy je pooglądać. Pierwsze z jeziorek powinno być żółte. Niestety wygląda bardziej na jakieś zielone. No i też widać, że no, upały dały się w znaki, bo jest dosyć mocno wyschnięte. Idziemy oglądać kolejne. Przed nami grota i dziewczyny chcą tam zejść. Purpurowe też wygląda na nieco wyschnięte, ale jest ładnie tutaj, naprawdę ładnie. Fajne zdjęcia powychodzą. Jakie jest? To jest zielone, a nie żółte. No gdzie tu widać żółte?
mamy sporo łażenia po górach. Dzieci mają chyba już troszkę dość. Także idziemy do Błękitnego, a zielone chyba sobie już odpuścimy. Szczególnie, że ono okresowo znika w czasie suszy. No a suszę mamy teraz od dłuższego czasu. To raczej nie jest błękitne, szczególnie, że widać, że ktoś przez nie przejechał samochodem terenowym. No, Błękitne jest chociaż trochę błękitne. Zaraz podejdziemy od drugiej strony, zobaczymy, jak wyglądają inne odcienie, pod innym kątem słońca. Pojanoszuję trochę, do Plitwickich to im trochę brakuje. Już schodzimy. Dzisiaj do tej pory zrobiłem już ponad 13 tysięcy kroków. Jest to 236 dzień z rzędu, gdzie mam powyżej 10 tysięcy kroków. Nice. No, posprawdzaliśmy dalszą trasę. Mieliśmy jeszcze zajechać do Zamku Książ, ale nie pojedziemy, bo bardzo późno byśmy dotarli do domu i za długo by trwała podróż. Także ruszamy teraz już do domu, po tych jeziorkach. Były one trochę lekkim rozczarowaniem, ale nie było źle. No, i jak to mówią w Harrym Potterze, koniec psot.